Gdyby Politico faktycznie chciało się pochylić nad, można powiedzieć, przyszłością polskiej polityki, to powinno sobie zadać pytanie, czy nowy rząd zagospodaruje wyborców Prawa i Sprawiedliwości, którzy z naturalnych, racjonalnych względów zagłosowali na Prawo i Sprawiedliwość w 2015, 2019, 2023 roku, wystawiając czerwoną kartkę establishmentowi warszawskiej polityki. Ale ja nie doczytałem się w krótkiej, ośmiostronicowej umowie koalicyjnej jakichś przełomowych zapewnień dotyczących zagospodarowania tych regionów Polski, które do dzisiaj borykają się ze strukturalnym bezrobociem. Dzień dobry, nazywam się Tomasz Walczak, to jest Raport. Ze mną w studiu jest już dr Bartosz Rydliński, politolog UKSW. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie doktorze, zacznę może od jakiegoś fenomenu społecznego, który trwa, to znaczy wszyscy porzucili oglądanie streamingów, w sensie seriali, filmów, które tam się pojawiają w tych serwisach streamingowych, a streamują obrady Sejmu. Jakieś w ogóle rekordy wszyscy biją. Dziwi się pan, że ludzie chcą to oglądać? Pytanie, jacy ludzie, bo to mi się wydaje, że gdybyśmy zobaczyli profil tego oglądającego, tego, który, prawda, tworzy te rekordy na YouTubie Sejmu, no to będą wyborcy nade wszystko, można powiedzieć, uśmiechniętej Polski, czyli, prawda... Czyli jeszcze opozycja za chwilę rządu. Dokładnie. Wątpię, żeby na ścianie wschodniej, tam, gdzie Prawo i Sprawiedliwość ma nadreprezentację poparcia, osoby gorzej uposażone, z niższym kapitałem społecznym, prawda, streamowały. To jest raczej chyba takie odreagowanie tych 8 lat, prawda, tego, że te obrady Sejmu były po prostu prowadzone w sposób niezwykle toporny. Wiem, niejednokrotnie je oglądałem właśnie, zanim to było modne na YouTubie, ale byłem wielokrotnie też na galerii sejmowej po zgodzie Straży Marszałkowskiej i widziałem, że to po prostu było mało spektakularne, było bardzo takie przaśne, można powiedzieć, toporne. A tutaj oczywiście też przypuszczam, że jednak postać Szymona Hołowni jest tutaj bardzo taka kolorowa, ważna, prawda, bo to w jaki sposób prowadzi te obrady, jak ripostuje posłów, może się ludziom podobać, no bo wprowadził ten, prawda, showmański charakter pod obrady Sejmu w jakimś sensie. No ale też ta chyba otwarta kurtyna, ten rewanżyzm partii opozycyjnych może się zwyczajnie podobać dla wielu, szczególnie młodych wyborców, którzy jako w jakimś sensie mają poczucie sprawstwa, że to ich głos zadecydował. No ale teraz chcą oglądać ten spektakl, który w jakimś sensie wyreżysowali 15 października. No i spektakl. Trwa wczoraj się mało poseł Rutnicki z Platformy Obywatelskiej z posłem Ozdobą nie pobili, tam była szarpanina. Jeszcze poseł Kownacki, który chyba jest większej postury. Tak, 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 dokładnie, bo tam raczej poseł Ozdoba no, nie jest jakimś rosłym człowiekiem w przeciwieństwie do posła Rutnickiego, no ale był tam zgrzyt, była szarpanina, wszystko o cześć Donalda Tuska, bo wczoraj była awantura o Donalda Tuska, zamykano komisję Lex Tusk, ale zanim ją zamknięto, zanim pana Cenckiewicza, pana Zybertowicza i ich kolegów odesłano na zieloną trawę, no to zdążyli wydać raport z siebie, sugerują, że nie może zostać Donald Tusk, Tomasz Siemoniak, Bogdan Klich, kto tam jeszcze, już nie pamiętam, ale w każdym razie nie powinni zostać żadnymi ministrami, żadnymi premierami, no bo z ruskimi knuli. No i tak się zastanawiam, bo to jest taki kolejny element, nie wiem, tej zapowiadanej pewnie totalności Prawa i Sprawiedliwości. Z jednej strony mamy tutaj próbę wmówienia, że Donald Tusk i jego rząd lewicowo-centrowo-liberalny będzie za chwilę rozbierał Polskę razem z Berlinem. Tu mamy właśnie te wątki proputinowskie. To widzieliśmy w końcówce kampanii wyborczej. No i co, to jest taki pomysł dzisiaj Prawa i Sprawiedliwości na opozycyjność, pana zdaniem? Prawa i Sprawiedliwość musi nade wszystko chyba przeżyć żałobę utraty władzy. Ale żeby tak się stało, to potrzebuje trochę czasu, bo na razie to widzimy, że Prawa i Sprawiedliwość zachowuje się trochę infantylnie, prawda, że ktoś zabrał im zabawki, prawda, oni będą tupać, machać rękoma i będą obrażać się na rzeczywistość. I tego takie preludium mieliśmy już przy okazji wyboru prezydium Sejmu i Senatu, szczególnie Sejmu, bo desygnowanie Elżbiety Witek na stanowisko wicemarszałka po tym, gdy przez wiele lat potrafiła robić różne reasumpcje, anulować głosowania, które nie były na rękę Prawa i Sprawiedliwości, to w jakimś sensie był brak ze strony Prawa i Sprawiedliwości takiego przewidywania politycznego. I tutaj właśnie ta narracja, którą
czy profesor Cęckiewicz, czy Zybertowicz, czy cała ta komisja, prawda, starają się nam spinować, no to można powiedzieć, że w tej komisji wszystko było nie tak. Ona była za późno, ona w jakimś sensie stworzyła mit obrony Donalda Tuska 4 czerwca, no a już, prawda, raport za 5.12, szczątkowy, bez dowodów, wyłącznie na podstawie materiałów filmu Reset, no to jest, nie buduje powagi państwa polskiego. A nawet jeżeli byśmy zgodzili się z tezą, że państwo polskie mogło być przedmiotem zainteresowania służb rosyjskich, to nie specjalne komisje państwowe, tylko prokuratury, sądy i kontrwywiad wojskowy i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego powinno to robić, więc można powiedzieć, że ta komisja po 8 latach rządu Prawa i Sprawiedliwości było przyznaniem się do tego, że państwo nie funkcjonuje tak, jak powinno, więc można powiedzieć, że ten imposybilizm, o którym mówi Jarosław Kaczyński w dziedzinie zwalczania wrogich wywiadów, no jeszcze w Polsce miało miejsce pod koniec rządów Prawa i Sprawiedliwości. No właśnie, tylko tak się zastanawiam. No bo, no mówię, mamy tę antyunijną retorykę, antyrosyjską, ale to wszystko sprowadza się do wspólnego mianownika antyopozycyjności. No, spodziewalibyśmy się jednak, że Prawo i Sprawiedliwość jakieś wnioski z tej kampanii wyciągnie. Wnioski takie, że idziemy jednak ku centrum, nie będziemy zaogniać sytuacji, no bo to widać, nie zadziałało, ta nagonka na Tuska nic nam nie dała, no ale idą w to. To jest takie, no nie wiem, odruch Pawłowa po prostu, pana zdaniem, Prawa i Sprawiedliwości, bo zawsze tak robił i już tak trochę nie mają pomysłu, co dalej zrobić, czy to taki okres przejściowy w Prawie i Sprawiedliwości, zanim oni sami ze sobą ułożą, jaką partią chcą być. Tej opozycji oczywiście. To jest, można powiedzieć, zaprzeczenie źródeł sukcesu Prawa i Sprawiedliwości z 2005 i 2015 roku. Bo i w 2005 roku, i w 2015, i to są te dwa fundamentalne, można powiedzieć, lata dla sukcesu Prawa i Sprawiedliwości, Prawo i Sprawiedliwość nie wygrało hardkorem. Nie wygrało prawą ścianą, tylko wygrało centrum. Wygrało apelem do szerszych mas społecznych. Bo w 2005 roku Prawo i Sprawiedliwość nie szło do wyborów pod hasłem podziału Polska-Akowska, Polska-Polsko-Komunistyczna, tylko szła pod takim podziałem Polska Solidarna versus Polska Liberalna. I Prawo i Sprawiedliwość przecież właśnie namawiało wyborców w 2005 roku, a wcześniej Lech Kaczyński w wyborach prezydenckich, na rzecz państwa solidarnego, sprawiedliwego, państwa równych szans. I to był przecież jedno z źródeł sukcesu. To jak się to później skończyło, to jest inna sprawa. Ale w 2015 roku przecież to dobra zmiana 500+, przełamanie pustynienia Polski powiatowej, Polski małych i średnich miast. To było hasło wyborcze. Można powiedzieć, że to za sprawą słabości opozycji, to za sprawą braku Donalda Tuska w 2019 roku Prawo i Sprawiedliwości udało się wygrać, ale znowu to była też zmiana przecież Beaty Szydło na Mateusza Morawieckiego, który wtedy uchodził za osobę technokratyczną, z wielkiego świata, ze świata banków, że on pogodzi nas z Brukselą i Unią Europejską. Więc gdy Prawo i Sprawiedliwość chciał dokonać krytycznej analizy swoich źródeł i porażek, to powinno wiedzieć, że swoimi wyborcami, wyłącznie takimi utwardzonymi Prawa i Sprawiedliwości, nie da się wygrać wyborów. A w ogóle sam fenomen samodzielnych rządów może się już nigdy w Polsce nie wydarzyć. 2015 i 2019 rok to są ewenementy na tle całej historii politycznej III RP. I Mateusz Morawiecki teraz się przekonał, że bez koalicjantów czasami się nie da. No nie tylko Mateusz Morawiecki, bo chyba Jarosław Kaczyński, ojciec tego rządu dwutygodniowego też, no bo on się do tego, do ojcostwa przyznał, tej ekipy. No i rzeczywiście, no pamiętamy zaraz po wyborach, kiedy okazało się, że rzeczywiście żadnej koalicji nie będzie. Była jakaś taka krytyczna refleksja wśród niektórych przynajmniej członków Prawa i Sprawiedliwości, którzy trochę kuluarowo, trochę też publicznie właśnie mówili, że no, błędem naszym było zamknięcie się na jakiekolwiek właśnie rozmowy z innymi ugrupowaniami. Poszliśmy na zwarcie z Platformą, poszliśmy na zwarcie z Trzecią Drogą, poszliśmy na zwarcie z PSL-em, obraziliśmy się na Konfederację. No wiadomo, Konfederacja nic by im nie dała w tej konstelacji politycznej, która się po 15 października ukonstytuowała. No ale na te centrowe środowiska, które ja sobie wyobrażam na przykład, że PSL gdzieś tam z takim bardziej umiarkowanym PiS-em mógłby się dogadać. Tak, mogę panu rektorowi, naszym widzom, powiedzieć, że w wielu gminach, w wielu powiatach w Polsce Prawo i Sprawiedliwość współrządzi z PSL-em. Ba, nawet są rady miasta, gdzie współrządzi z Platformą Obywatelską, jak w Toruniu chociażby. Więc można powiedzieć, że to jest naturalna rzecz, że Prawo i Sprawiedliwość potrzebuje koalicjantów i potrzebuje
i będzie potrzebować w przyszłości. Ale po tych 8 latach, to przypuszczam, że przez kolejne 8 lat będzie musiał odbudowywać zaufanie w przyszłości. Przecież PSL, kiedy odrzucał te zaloty Mateusza Morawieckiego, to jeden z pierwszych argumentów, który padał z ust Władysława Kosiniaka-Kamysza czy rzecznika partii Miłosza Motyki, było to, że w 2015 roku PSL nie otrzymał wicemarszałka Sejmu. A już wtedy ludowcy... Poeta pamięta. Dokładnie. Ale wtedy ludowcy, którzy są najdłużej współrządzącą partią nie tylko w III RP, ale całej historii niepodległej Polski i od II RP i PRL-u, że oni, im się ten wicemarszałek należał ze względu chociażby na staż parlamentarny, prawda, i właśnie ich udział we władzy. Więc Prawo i Sprawiedliwość już wtedy, więcej w 2015 roku, powinno zastanowić się nad różnymi wariantami, ale mam wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość i sam Jarosław Kaczyński zachłysną się pełnią władzy, że oni doszli do wniosku, że tak będzie. Nawet Jarosław Kaczyński czasami przepływa w takiej szczerości, kiedy on, mam wrażenie, że kiedy prezes Kaczyński żartuje, to mówi, co ma na myśli. Kiedyś powiedział, że już nie Budapeszt, tylko Ankara. To był jeden z jego żartów, a kiedyś powiedział, że w Meksyku partie niektóre rządzą po 30 lat. Więc mi się wydaje, że Jarosław Kaczyński zwyczajnie w to uwierzył. Ale jeżeli Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli posłowie i politycy Prawa i Sprawiedliwości nie dostrzegają w tym pewnego absurdu, to jest bardziej niż gorzej. I tutaj przypuszczam, że Andrzej Duda to powiedział parę tygodni temu w czasie swojego wystąpienia na mównicy sejmowej, inaugurując posiedzenie Sejmu, kolejną kadencję, gdzie w jakimś sensie ja bym odczytywał to wystąpienie jako ogłoszenie, że on się zgłasza w walce o schedę po Jarosławie Kaczyńskim, że to on chce być liderem polskiej prawicy za półtora roku. Bo Andrzej Duda w przeciwieństwie do Jarosława Kaczyńskiego wygrał wybory prezydenckie. To on jest, można powiedzieć, tym symbolem, że od niego się wszystko zaczęło. I tutaj przypuszczam, że minister Mastalerek, który ma swoje rachunki krzywd z Jarosławem Kaczyńskim, będzie raz po raz rozmawiał z posłami, szczególnie młodszego pokolenia, z Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, chociażby z posłem Płażyńskim, przypuszczam, żeby jednak budować sobie taką frakcję PAD w ramach Prawa i Sprawiedliwości, bo to są politycy nowego pokolenia, którzy wiedzą właśnie, że, mówiąc Bronisławem Komorowskim, wybory wygrywa się idąc środkiem polskiej drogi, a nie idąc po ścianie, jakby niwelując zagrożenie ze strony Konfederacji. Tylko pytanie, czy systemowo Prawo i Sprawiedliwość jest gotowe, żeby dokonać takiego rachunku sumienia, trochę odsunąć swojego wielkiego przywódcę Jarosława Kaczyńskiego, spinającego przecież te wszystkie różne ośrodkowe frakcje, które tam sobie jak wolne elektrony zderzają się co chwila ze sobą. No bo wydaje się, że taka partia wodzowska no nie ma prawa bez takiego wodza przetrwać. O tym się trochę przekonała Platforma. Na swoje szczęście Donald Tusk wrócił i pospinał to wszystko, no ale bez Donalda Tuska Platforma wiadomo jak przędła. To już pan wspominał zresztą o tym. To samo może być za chwilę z Prawem i Sprawiedliwością bez Jarosława Kaczyńskiego. Co z tego, że pojawi się frakcja centrystów z Andrzejem Dudą na czele i tym młodym garniturem politycznym, skoro no w zasadzie nie będzie z kim tym środkiem polskiej drogi iść. Ale to jest, mi się wydaje, że Prawo i Sprawiedliwość nie ma takiego komfortu, że to nie jest albo-albo. W sensie, że albo Jarosław Kaczyński i, prawda, sobie będziemy tą prawą stronę zagospodarowywać, albo Andrzej Duda, że mi się wydaje, że Prawo i Sprawiedliwość musi grać jednymi i drugimi, że to jest i utwardzanie części wyborców Prawa i Sprawiedliwości, którzy zwyczajnie wierzą w tą partię, wierzą w cały, można powiedzieć, pakiet ideowo-gospodarczy, światopoglądowy, etc., etc. No ale to jest potrzeba utwardzenia tego skrzydła, bo to przypominam, że to nie jest partia mała, to jest partia, która dostała 8 milionów głosów. To jest partia, prawda, która jest, no, wygrała wybory w Polsce. Więc Prawo i Sprawiedliwość nie tylko musi zachować to, co ma, ale poszerzyć w przyszłości swój elektorat, jeżeli chce myśleć o dobrym wyniku w wyborach europejskich, samorządowych, które będą na nich najtrudniejsze, ale w wyborach prezydenckich. Bo przecież to dla Prawa i Sprawiedliwości to jest być albo nie być. To jest kwestia tego, czy oni znowu będą potrafili powalczyć, no właśnie, o wyborców, którzy nie głosują na Prawo i Sprawiedliwość, ale którzy są w stanie zagłosować na ich kandydata. Andrzej Duda dostał więcej głosów niż dostał Prawo i Sprawiedliwość. To jest norma dla prezydentów. Aleksander Kwaśniewski otrzymał więcej głosów niż otrzymał SLD. Więc tutaj oczywiście już teraz powinny być badania fokusowe i ilościowe również, jeżeli chodzi o takie podstawowe kandydatury na przyszłość. I tutaj Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli chce utrzymać władzę w dużym pałacu,
być może musi podjąć decyzje, może powiedzieć ryzykowne, może, żeby nie powiedzieć radykalne, czy wystawić osoby niekoniecznie z twardego kora politycznego, komitetu politycznego PiS, tylko osoby nie związane z prawicą, które się dobrze kojarzą, ale które wychodzą poza tradycyjny elektorat. No i tutaj przecież na rynku medialnym pojawia się kandydatura ambasadora Marka Magierowskiego, która byłaby, przypuszczam, właśnie taką kandydaturą nietypową, niestandardową, ale która z jednej strony zaspokajałaby, prawda, potrzeby wyborców Prawa i Sprawiedliwości, wiernych Kościoła katolickiego, konserwatystów, ale z drugiej strony byłoby takim oczkiem do wahającej się klasy średniej, niekoniecznie dużych miast, ale byłych miast wojewódzkich, bo to były miasta wojewódzkie, patrząc na geografię wyborczą, one zdecydowały, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość nie wygrało w spektakularny sposób. To właśnie mieszkańcy Skierniewic, Zamościa, Gniezna, Piły, prawda, to oni jakby wystawili czerwoną kartkę Prawa i Sprawiedliwości i tak bardzo późno, bo po 8 latach, a nie po 4. Ja też tak sobie myślę, już wspomniał pan o tych wyborach, bo poza tym, że nie wiadomo, czy wewnętrzna partia jest gotowa do przemiany, no to też ten kalendarz wyborczy jest przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. Wybory samorządowe, w których z reguły słabo przędli, no te ostatnie lata były jednak jakimś wyjątkiem, ale to też siła Prawa i Sprawiedliwości w polityce centralnej sprawiała, że jednak dużo byli w stanie zdobyć. Ale jestem sobie w stanie wyobrazić, jak ten aparat partyjny, który nagle straci mnóstwo miejsc w różnych spółkach miejskich, w różnych tych zależnych od samorządu instytucjach, nagle zostanie, nie wiem, jakiś paraliż go ogarnie, demotywacja, nie będzie im się chciało walczyć. Czy to nie jest zagrożenie też dla Prawa i Sprawiedliwości, że zanim przyjdą te wybory prezydenckie, to większość ludzi po prostu straci wiarę w same Prawo i Sprawiedliwość? No bo jak nic z tego nie mamy, no to po co się starać? PiS zawsze był małą partią, dlatego było łatwo przez te 8 lat, między 2007 a 2015 rokiem, prawda, wytrzymać. Bo przecież proszę zwrócić uwagę, że Prawo i Sprawiedliwość od 2007 roku permanentnie przegrywało wybory, a wielu ludzi z nimi było na dobre i na złe. No ale to była ta siła charyzmatu Jarosława Kaczyńskiego oczywiście. Więc tutaj oczywiście możemy powiedzieć, że część tych, może powiedzieć, bardziej pragmatycznych, cynicznych, nieideowych działaczy Prawa i Sprawiedliwości może rzucić legitymacją partyjną albo nawet przymylić się do PSL-u. Tak, to może mieć miejsce, ale przypuszczam, że no, ci, którzy tworzą siłę Prawa i Sprawiedliwości, właśnie są ta mała, bitna partia, ona zostanie. Ona zostanie właśnie nawet może, bo jak już poczekała raz 8 lat, to może poczekać kolejne. Szczególnie, że Jarosław Kaczyński ma świadomość, że te ostatnie 8 lat, prawda, no trochę wpłynęło na ekonomiczny, można powiedzieć, dobrostan wielu działaczy, no, którzy przecież na pewno zaliczyli pewien potężny awans ekonomiczny za sprawą właśnie zatrudnienia w różnych spółkach, wbrew braku kompetencji. Więc no, zobaczymy. Na pewno Prawo i Sprawiedliwość musi mieć świadomość, że no, przychodzą gorsze czasy i też tak bym odbierał niektóre ostatnie przejścia do Narodowego Banku Polskiego, jeżeli chodzi o pracowników, chociażby TVP, którzy przeszli do Narodowego Banku Polskiego. Ale Prawo i Sprawiedliwość, zobaczymy, czy się przykowało mądrze na utratę władzy. No, przypuszczam, że właśnie to kwestia rynku medialnego będą dla nich ważne. Pytanie, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość nie uda się Prawo i Sprawiedliwości stworzyć prywatnego medium z prawdziwego zdarzenia, które byłoby przeciwwagą w stosunku do mediów tak zwanych liberalnych, no znaczy, że te 8 lat po prostu przejadło, a nie zainwestowało na przyszłość. No starali się inwestować, przynajmniej niektórzy biznesmeni, którzy tworzą te tak zwane media Prawa i Sprawiedliwości, próbowali. Nie wiadomo, co z tego wyjdzie, zobaczymy. Nie kibicujemy, ale przyglądamy się temu na pewno. To jest odchodzący rząd i nadchodząca ekipa. Prestiżowy, liberalny magazyn Politico ogłosił Donalda Tuska najważniejszym politykiem europejskim. Widzę minę pana doktora, ale tam pojawiają się argumenty, które się pojawiły zaraz po zwycięstwie opozycji w Polsce 15 października. To znaczy, te komentarze z Zachodu płynęły takie: o, patrzcie, oto Donald Tusk jako jedyny w Europie jest w stanie opowiedzieć się przeciwko, czy rzucić wyzwanie populistom, jest w stanie z nimi wygrać. Być może Polska będzie tym krajem, z którego popłynie ten impuls do powrotu normalnej tak zwanej polityki w całej Europie. No to się oczywiście nie sprawdziło, bo to za chwilę Geert Wilders, populista, mało powiedziane, no, faszyzujący populista, wygrał wybory w Holandii.
No ale Donald Tusk jeszcze nie rządzi. Teraz pytanie właśnie, czy Donald Tusk ma ten potencjał, żeby spełnić nie tylko jakby oczekiwania wyborców w Polsce, ale także te nadzieje, które pokładają w nim czy komentatorzy, czy politycy europejscy, że to fala odnowy w tym starzejącym się Donaldzie Tusku zaistnieje i da impuls właśnie, żeby Europa zaczęła się bronić przed populistami. Materiał polityczny, o którym pan redaktor przed chwilą powiedział i zreferował w idealnie taki sam sposób, jak to jest zostało napisane, podawało mi podniesienie brwi, które zawsze mam taką samą reakcję na twarzy, kiedy jestem w Brukseli i słucham, co ludzie myślą o Polsce i jak bardzo jej nie rozumieją. Bo oczywiście można powiedzieć, że Donald Tusk wygrał z populistami. Po pierwsze, nie wygrał sam. Po drugie, nie wygrał tych wyborów, prawda? Bo Platforma Obywatelska czy Koalicja Obywatelska nie wygrała ich. A po trzecie, nawet jeżeli byśmy się zgodzili z naciągniętą tezą publicystyczną, to przy użyciu czego? Przy użyciu języka populistycznego? Przy języku szczucia na migrantów z państw muzułmańskich? Tak? Wskazywanie ich palcem? Bogu ducha winnych obywateli Indii dla przykładów, prawda, na tych swoich TikTokach. W sensie, no to można powiedzieć, że polityka ma bardzo wybiórczą pamięć, prawda, w takim razie, bo ja nie wiem, czym się różni język ksenofobiczny w wydaniu Mateusza Morawieckiego a Donalda Tuska. No jeżeli dla polityka jest różnica, prawda, bo to nasz i naszemu wolno, no to gratuluję redakcji tego pisma, ale tylko pokazuje, jak mało Zachód wie ciągle o Polsce, bo też nie rozumie fenomenu sukcesu Prawa i Sprawiedliwości w przeszłości. I gdyby polityko faktycznie chciało się pochylić nad, można powiedzieć, przyszłością polskiej polityki, to powinno sobie zadać pytanie, czy nowy rząd zagospodaruje wyborców Prawa i Sprawiedliwości, którzy z naturalnych, racjonalnych względów zagłosowali na Prawo i Sprawiedliwość w 2015, 2019, 2023 roku, wystawiając czerwoną kartkę establishmentowi warszawskiej polityki. Ale ja nie doczytałem się w krótkiej, ośmiostronicowej umowie koalicyjnej jakichś przełomowych zapewnień dotyczących zagospodarowania tych regionów polskich, które do dzisiaj borykają się ze strukturalnym bezrobociem. Nie doszukałem się informacji o tym, że należy potężnie zainwestować w polityki publiczne, w tym w transport publiczny i PKS-owy i kolei. W związku z tym, no, polityka ma naprawdę bardzo takie, można powiedzieć, kubusio-pochadkowe podejście do polityki, bo naprawdę to są slogany, które mają mało wspólnego z rzeczywistością i autorzy tego, prawda, materiału, no, powinni naprawdę nie tylko przyjechać do Warszawy, tylko powinni pojechać do Zawiercia i zastanowić się, czy faktycznie Donald Tusk jest najbardziej wpływowym politykiem w Europie. No tak, kiedy tak się zastanawiam, jakie są źródła populizmu w tych krajach zachodu, no to mamy z jednej strony brak stabilizacji, powiedziałbym, tożsamościowej, to znaczy no, napływ migrantów, zmiany kulturowe, które bardzo źle, bardzo wielu odbiera i widzi w tych prawicowych populistach tą tamę, która może zagrodzić te szybkie zmiany. Z drugiej strony mamy brak stabilności ekonomicznej. No to na to odpowiedziała między innymi Prawo i Sprawiedliwość po 2015 roku tą korektą, bo nie nazwą tego reformą socjaldemokratyczną, ale jednak jakąś korektą w duchu socjaldemokratycznym. No i to wspomniał pan Donald Tusk, szczujący w czasie kampanii na migrantów. No to jest trochę wpisanie się w ten nurt właśnie takiego odpowiadania na ten niepokój tożsamościowy. No i teraz pytanie. Okej, to potrafili zrobić, to zrobił Mark Rutte w Holandii, chwalony też przez liberalne media w Europie za to, że przez 13 lat dawał odpór też populistom. Odszedł, Geert Wilders przyszedł. No i teraz pytanie tylko, czy rzeczywiście Donald Tusk, Platforma, bo no jest lewica w tym rządzie, która wydaje się, że będzie jakąś takim, nie wiem, sumieniem społecznym. Pół lewicy w tym rządzie. Pół lewicy, tak jest, bo nie cała do rządu weszła. Ale czy to wystarczy, bo czy Platforma też przeszła taką transformację, pana zdaniem, do partii jednak bardziej socjaldemokratycznej, rozumiejącej, jak ważna jest ta polityka społeczna, jak ważne jest państwo dobrobytu właśnie w produkowaniu tej szczepionki antypopulistycznej. Widać, pan Domański, który będzie ministrem finansów, jednak nie jest jakimś twardym liberałem, trochę bardziej socjaldemokratycznie myśli. Donald Tusk też ma jakieś takie wrzutki socjaldemokratyczne. Mamy z kolei Izabelę Leszczynę, która jest twardą neoliberałką do dzisiaj. No i zastanawiam się, w którą stronę ta partia pójdzie i czy ona rozumie, jakie wyzwanie przed nią stoi. Nie wiem. Nie wiem, czy Platforma Obywatelska wyciągnęła wnioski ze swoich neoliberalnych błędów z przeszłości. Lada moment przyjdzie weryfikacja, czy odrobiła lekcję, czy nie, i mogę dać przykład chociażby z mojej dziedziny, jaką jest nauka szkolnictwo wyższe.
Bo o ile przypuszczam, że Platforma Obywatelska zgodzi się na podwyżki dla nauczycieli, w tym nauczycieli akademickich, ale jestem bardzo ciekawy, czy zgodzi się na radykalne podwyżki dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi. Pracowników dziekanatów, administracji, bibliotekarzy, pracowników laboratoriów. Bo te osoby dzisiaj pracują na płacy minimalnej. Więc w przypadku, gdybyśmy my, jako nauczyciele akademicy, otrzymali podwyżkę wynagrodzeń, a pracownicy nie będący nauczycielami nie otrzymali, no to będzie świadczyło o tym, że Platforma Obywatelska i Trzecia Droga, i Lewica nie wyciągnęły wniosków z źródeł prawicowego populizmu. W Polsce pracownicy budżetówki nie powinni zarabiać najgorzej. A często tak jest, że są na płacy minimalnej. Tani to może być barszcz, a nie nowoczesne państwo w XXI wieku, które jest państwem przyfrontowym dużego konfliktu o potencjale quasi globalnym. No właśnie, bo mieliśmy już to tanie państwo wprowadzone przez Platformę, przez Prawo i Sprawiedliwość. To nie zadziałało, to widać było jak bardzo... No zepsuło, no bo ryba psuje się od głowy, jeżeli państwo nie jest idealnym zatrudniającym, no to trudno, żeby sektor prywatny jakieś tutaj standardy on wyznaczał, prawda? No i to rzeczywiście jest zadaniem, bo to, no podwyżki dla nauczycieli 30% podobno, tak przynajmniej w kampanii było zapowiadane, mają być, 20% dla budżetówki, więc rozumiem, że nie nauczyciele pracujący w szkołach i na uczelniach też jednak dostaną, no ale czy rzeczywiście Platforma to jest ta partia, która rozumie, jak państwo jest ważne? To jest ciągle to pytanie, które wisi w powietrzu. To zobaczymy po no właśnie pierwszych miesiącach przy okazji nowelizacji budżetu. Nie da się budować welfare state, nie da się budować nowoczesnego państwa dobrobytu bez zmiany polityki podatkowej. To jest przecież, można powiedzieć, ABC ekonomii. Czy w takim razie Platforma Obywatelska będzie w stanie podwyższyć podatki najlepiej zarabiającym, tak najlepiej zarabiającym, tak zwanym grupom kotom? Czy będzie w stanie podwyższyć, wprowadzić, nie wiem, progresywny podatek dla firm? Czy skończy z pewnym, no, częściowym rajem podatkowym dla międzynarodowych korporacji w Polsce? To zobaczymy. To wtedy będziemy w stanie zweryfikować to, czy Platforma Obywatelska odrobiła lekcje ze swoich rządów, bo przypominam, że Platforma Obywatelska przecież miała na bakier również związkami zawodowymi. Piotr Ostrowski, przewodniczący OPZZ, niedawno napisał tekst w jednej z ogólnopolskich gazet, że związki zawodowe nie dadzą się nabrać na tak zwaną dziurę Morawieckiego. Że z tego względu, że rzekomo budżet państwa jest w fatalnym stanie, będziemy dalej świadkami polityki zaciskania pasa. Polska się zmieniła. Polska w 2007-2023 roku to jest inna Polska, również ze względu na reformy Prawa i Sprawiedliwości, ze względu na podwyższenie płacy minimalnej, którą rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadzał w zgodzie z NSZZ Solidarność. Już nawet dyskusja o wolnych niedzielach pokazuje, że no, Polska się zmieniła i że polscy pracownicy, szczególnie pracownicy handlu, już nie chcą pracować w każdą niedzielę, bo jesteśmy Europejczykami, nie Amerykanami. My po to pracujemy, żeby dobrze żyć, a nie na odwrót. No i to też się zastanawiam, jak wróży temu rządowi, no, nie wiem, dezercja, tak, może powiedział brutalnie, partii Razem z tego rządu, bo ona widzi i tak to tłumaczy, że nie, do rządu nie wejdzie. No nie widzimy tam, że zapewniono finansowanie i tak, no, w takiej wysokości na służbę zdrowia, na edukację, na politykę mieszkaniową. Bez tego my nie będziemy brać odpowiedzialności, bo nie wiemy, ile tam będzie. Pan tą decyzję rozumie i pan rozumie, że rzeczywiście to, że nie ma tam tych konkretnych zapisów, to jest to wskaźnik, że jednak nie będzie jakiejś rewolucji prospołecznej w tym rządzie, czy zostawiają sobie miejsce, bo chcą się zorientować, co można zrobić po prostu. Partia Razem chciała, żeby to była poważna umowa koalicyjna. Przypomnę naszym widzom, że w Republice Federalnej Niemiec również niełatwa koalicja socjaldemokratów, liberałów i zielonych zawarła swoje porozumienie koalicyjne na 177 stronach. Polskie porozumienie jest zawarte na 8 i nie ma charakteru konkretów, tylko pewnego manifestu politycznego, że oni coś chcą i zrobią. Inna filozofia tworzenia umowy koalicyjnej. Po prostu partia Razem okazała się najbardziej zwesternizowaną polską partią polityczną, która chciała konkretnych zapisów, konkretnych dat i konkretnych kwot, które, jak widać, reszta koalicjantów, szczególnie pewnie z Koalicji Obywatelskiej, się nie zgodziła.
Natomiast partia Razem, przypuszczam, że będzie przyglądać się, jak będą wyglądały głosowania. I głos nie waży. To nie jest tak, że jak oni się wstrzymają albo zagłosują przeciw, to te ustawy nie przejdą. Ale będą pewnie taką wewnątrz systemową opozycją. Będą recenzować to, co się będzie działo czy w Radzie Ministrów, czy później na sali sejmowej. Ale jeżeli, prawda, nagle Platforma Obywatelska zrozumie, że warto być po prostu europejską chadecją, z dobrze dofinansowanymi politykami publicznymi, zmianami podatkowymi, dobrym dialogiem społecznym, to już chyba Daria Gosek-Popiołek, posłanka, powiedziała, że niewykluczone, że w przyszłości do tego rządu partia Razem będzie chciała wejść, a zakładam, że i Krzysztof Gawkowski, i Włodzimierz Czarzasty, i Robert Biedroń będą tymi dobrymi adwokatami sprawy ewentualnego wejścia partii Razem do rządu, jeżeli by faktycznie on zaczął spełniać swoje zobowiązania względem obywateli. No tak, to wydaje się, że partia Razem ma 6 posłów, 7 teraz. Ale rzeczywiście to ich głos trochę więcej waży, niż oni realnie mają wpływu. I trochę będą takim rzeczywiście papierkiem lakmusowym tego, jaki ten rząd będzie. Jeżeli rzeczywiście nastąpi zmiana decyzji, że jednak chcemy do tego rządu wchodzić, no to chyba będzie pokazywać, że w tą stronę taką właśnie tej szczepionki antypopulistycznej idzie ten rząd. Więc to chyba też należy przyglądać temu, jak partia Razem będzie reagować na kolejne propozycje rządu. Tak, ale też jest drugi wariant, że będzie wręcz przeciwnie, że będzie tak jak było, że będzie próba powrotu do rzeczywistości z 2007 czy 2011 roku, to wtedy bym się nie zdziwił, gdybyśmy w tych poszczególnych głosowaniach zobaczyli, że poszczególni posłowie i posłanki Nowej Lewicy zaczynają głosować przeciwko rządowi. To wtedy będzie w jakimś sensie papier lakmusowy. A pamiętajmy, że Lewica to nie tylko posłowie i posłanki w Sejmie, to też są, prawda, lewicowe think tanki, to są lewicowi dziennikarze, intelektualiści, to są związki zawodowe. Więc to można powiedzieć, że wprost proporcjonalnie do manifestacji związkowych, do pewnych sygnałów wysyłanych szczególnie z OPZZ-u, będziemy widzieć, czy no to idzie w dobrym, można powiedzieć, dla związków, czy socjaldemokracji kierunku, czy złym. Będziemy się temu przyglądać, a o tym wszystkim opowiadał Państwu dr Bartosz Rydliński, politolog UKSW. Bardzo Panu dziękuję. Dziękuję, Panie doktorze. Ja Państwu dziękuję za uwagę. Wracamy niedługo z kolejnymi analizami tej naszej bujnej polskiej polityki. Dzieje się, będzie się działo jeszcze więcej, a my o tym wszystkim będziemy Państwu opowiadać. Ja za dzisiaj dziękuję i do zobaczenia.